Przeglądu nie przeszliśmy. Miało to miejsce 19 kwietnia. Musiałem się wybrać do Urzędu Miasta, do Wydziału Komunikacji. Mieliśmy awarię, poważną awarię, którą po zimie odkryłem. Zapleśniało. Tutaj wszystko było spleśniałe. Tylko że ona jest tak źle zamontowana. Jeśli chodzi o te perypetie, taki ciąg zdarzeń po prostu niefortunnych. Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was kolejnego dnia naszej majóweczki i witam Was na zdrowym zoncie. W tle za mną przyczepa, przy której dzisiaj sobie trochę popracujemy. Dzień rozpoczęliśmy sobie dosyć owocnie, przyjechaliśmy sobie tutaj. Ja już obłożyłem sobie tutaj krawężnik z takich prac ogrodowych. Kto nie oglądał wczorajszego odcinka z wczorajszego dnia, bo niekoniecznie wpadły dzień po dniu, nie będzie to daily, bo nie zdążę się tym wszystkim tutaj zainteresować, poskładać, zmontować i tak dalej. Tak mi się wydaje bynajmniej. Co kilka dni te filmy sobie będą wpadać. I tak, prace ogrodowe tutaj darnie zdejmujemy. Będziemy dzisiaj wykładać to agrowłókniną i zasypywać korą. Główny temat odcinka to będzie przyczepa kempingowa i naprawy. A tak, jeśli chodzi o te naprawy, to mieliśmy delikatny armagedon. Pierwsza rzecz, przyczepa nie przeszła przeglądu, ale to nie ze względów takich stricte technicznych. Przyczepa jest cała sprawna, ale jest jedna rzecz, której nie było i diagnosta po prostu stwierdził, że trzeba to wyrobić. Dał negatywa i poczekał, aż sobie to ogarniemy, ale ten temat zostawimy sobie na później. Druga rzecz, po tym przeglądzie, pokażę tutaj jeszcze raz, zerwałem sobie zabezpieczenie haka i kupiłem sobie nowe. Zapomniałem tego odpiąć w momencie, kiedy po prostu postawiłem tutaj przyczepę na parkingu i odjechałem. Jak odjechałem, to zaciągnął się hamulec ręczny, czyli to działa, całe szczęście się okazuje. Ale linka została zerwana i tutaj mam w kieszeni paczuszkę, którą sobie zaraz razem otworzymy. I to jest rzecz, którą będziemy razem dzisiaj wymieniać. I kolejna sprawa jest taka, jestem teraz z tyłu przyczepy. Postawię Was tutaj na chwilę. Zajrzymy sobie do kibelka. Po zimie przestała działać nam spłuczka. A to jest problem tego typu, że tutaj w tym miejscu, zobaczmy sobie na podglądzie, widać. Tutaj zamontowałem sobie bezpiecznik, który tutaj był kiedyś, trochę to się zepsuło, zaśniedziało i tak dalej. Ja to wymieniłem na nowe gniazdo bezpiecznika i co się okazuje, to nowe gniazdo bezpiecznika po całej zimie również zaśniedziało. Tam w środku aż się sypie, jest biało. Wymieniłem sobie bezpiecznik, bo ten bezpiecznik stary już się nie nadawał. Ja go mam gdzieś tutaj. O, zobaczcie sobie, jakim białym dziadostwem to zaszło. Takim, o, mam nadzieję, że to ładnie będzie widać. Cyk, cyk, cyk. No i ten bezpiecznik oczywiście się już nie nadawał. Wymieniłem go sobie na mocniejszy. Tam była piątka, daje dychę. Mam nadzieję, że nic w związku z tym się złego nie wydarzy. Ale muszę sobie to gniazdo zapalniczki tutaj przy kibelku po prostu wyczyścić, żeby tą toaletę uruchomić. O, gleba by była. A gleby nie chcemy. I następny, najbardziej poważny temat znajduje się na dachu. A więc tak, tą spłuczkę toalety sobie zostawimy na razie. I jeszcze jedna rzecz, jaką będę chciał się zająć. Nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę na ten fakt, że tutaj mam zawinięte to linką. A mianowicie, ta pokrywa, którą sobie spawałem jakiś czas temu, bo ją połamałem, również na przeglądzie w sumie, 2 lata temu, na film z przeglądu przyczepy kempingowej również Was tutaj zapraszam. Spawaliśmy sobie tą pokrywę tego dyszla i ona była przyklejona takim klejem do tego dyszla, który puścił po prostu. I to sobie lata, fruwa. Tutaj miejsca uchwytów na śruby również były spękane. To też sobie będę chciał tutaj zabezpieczyć, żeby w trakcie jazdy gdzieś nie odpadło. A na dach wybierzemy się za chwilę. Na dachu jest najgrubszy temat i mam nadzieję, że zdążymy sobie to dzisiaj zrobić. A jeżeli nie, to zobaczycie to na kolejnym filmie, na kolejnym vlogu z naszej majówki na działce. Mamy czwartek, drugi dzień maja, święto flagi. Kto nie wywiesił, niech to wiesza za oknem. Zawsze, kiedy święto narodowe jest, warto pokazywać, że jest się patriotą. I zależy nam na naszym kraju. A tutaj, słuchajcie, znowu mamy łóżko rozłożone. Bledka pilnuje Mikołaja.
To łóżko tutaj turystyczne super nam się sprawdza na tej działce. Jest cieplutko, dzisiaj ma być około 25 stopni, w cieniu go sobie ustawiliśmy. Jedyne co, jakiś chłop piłuje drzewo na działce sąsiedniej, ale mam nadzieję, że to młodego nie wybudzi. A więc co, weźmy się za robotę. Pierwsza rzecz, za którą się weźmiemy, to otworzymy sobie paczkę. Całe szczęście mi to przyszło tutaj jeszcze przed tym weekendem majowym, żebyśmy mogli to sobie razem zrobić. I tak, nowa linka zabezpieczająca od pana Zbigniewa K. z Wrocławia. Tutaj mam fakturę, może nie będę wam pokazywał, natomiast linka zabezpieczająca kosztowała 13,50 i 11 zł wysyłka. Tak to wygląda. Tutaj mam fakturkę oczywiście. Paczka przyszła paczkomatem, ale wiatr tutaj nam zawiał wszystko. Faktury są dwie. Dziwny temat. Niech ja tutaj zobaczę, co tutaj się dzieje. Oryginał kopnia Centrum Tuningu Samochodowego, CTS. Jest tutaj nadawcą lub jakimś innym magazynierem, dostawcą. Otwórzmy to sobie. Sprawdźmy, jak to wygląda i jak się to montuje. Bo to jest rzecz nieistotna i ciekawa. A więc tak, ta linka jest taka elegancka, w czerwonej obwolutce, zarobiona. Z tej strony mamy oczywiście do montażu na w otwór przy haku, jeżeli taki posiadacie, bo jeżeli nie posiadacie, no to nie powinno się tak robić. Nie jest to wskazane, ale trzeba to sobie zawinąć wokół kuli haka i w ten sposób sobie jeździć, ponieważ powinien być taki specjalny zaczep. Ja w busie na przykład przy haku mam taki zaczep, a w Hyundai'u nie mamy czegoś takiego. Jest to ciekawe. Au, wbiłem sobie tę linkę stalową. I druga strona jest na takim kółeczku, które pewnie można trochę rozdziabić, że tak to ujmę, i zaczepić gdzieś po prostu o linkę tego hamulca awaryjnego, ręcznego przyczepy. Więc teraz zajrzymy sobie pod przyczepę. Patrząc na tą linkę, na pierwszy rzut oka wygląda na to, że nie będą potrzebne tutaj praktycznie żadne narzędzia, oprócz czegoś do po prostu rozwarcia tego pręta. I zajrzyjmy sobie pod przyczepę, pod ten dyszel, jak to wygląda u nas. O, proszę, ja sobie tutaj dupnę. Chodźmy tutaj pod przyczepę. I słuchajcie, u nas jest tu zaczepione tutaj w tym miejscu. O, tutaj. O, takie kółko. Więc sobie o to kółeczko tutaj się również zaczepimy. Weźmiemy tą starą linkę tutaj, wytargamy i to powinno tutaj w jakiś sposób nam ładnie zejść. Ciekawe, czy to się uda. Postawię was tutaj pod tym dynksem i sprawdźmy to. Czy to wyjdzie tak po prostu, czy to nie wyjdzie. Trochę tutaj tłusto jest, brudno. Obstawiam, że to nie będzie takie proste się tego pozbyć. Kurde, bele mole. Dobra, ja sobie nad tym powalczę już bez kamerki i zaraz wam pokażę, co mi się udało zdziałać. A więc tak, słuchajcie, udało mi się to delikatnie rozewrzeć młotkiem, tą częścią do wyciągania gwoździ. I teraz zamontujemy sobie świeżą linkę, którą mam tutaj. I teraz to kółeczko przepleciemy przez ten otwór, który tam był. W tym celu użyłem sobie śrubokręta. Nie jest to takie proste, jak myślałem, że będzie. No i słuchajcie, udało mi się to kółeczko zaczepić. Oczywiście nie obeszło się bez ran kutych. Śmieję się, ale trochę sobie palucha zaciąłem. O! Mocne to pieruństwo takie zrobili, że normalnie masakra. I teraz oto mamy zamontowaną... Chodźcie tu. O! Świeżą linkę. Asę muszę ogarnąć trochę palucha, bo się poharatałem. A więc jeden temat mamy za sobą. I teraz, będąc tutaj już sobie przy tym dyszlu,
ogarniemy temat, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Zobaczcie, ja to tutaj sobie zaczepiłem tak o taką linką. No taką gumą z takimi chwytakami. To damy sobie na razie gdzieś, na przykład tutaj, razem z narzędziami i pokażę wam, o co chodzi. Cyk. Trochę kable tutaj przełożymy, chociaż to się przyda w górze. I tak, tutaj są dwa miejsca, w których powinno to się trzymać. O, tu puściło, a z drugiej strony w ogóle nie było przypięte. A z tamtej strony oczywiście jest przymocowane, było na klej. I żeby się tego pozbyć, muszę odpiąć sobie lampkę. Jak ja już sobie tą lampkę odpiąłem od spodu, od kabli, to mogę sobie tą obudowę wyjąć. Będzie trzeba ją wyczyścić i w tych miejscach przykleić, a tutaj od frontu znowu złapać jakąś śrubą. Ale najpierw trzeba to ogarnąć, umyć i wyczyścić. A jeszcze tutaj sobie usiądę przy tym dyszlu, ponieważ jeśli chodzi o ten przegląd, to przeglądu nie przeszliśmy. Miało to miejsce 19 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam. Pojechałem sobie na przegląd z tą przyczepą na nową stację diagnostyczną, taką świeżo otwartą u nas w Tuszynie i tak dalej, żeby zobaczyć, jak taka nowka sztuka stacja wygląda. Tu będziecie mieli przebitki w trakcie tego, co mówię, z tego przeglądu. Już nie pamiętam dokładnie, ile mnie to kosztowało, ale mniej więcej w okolicach 100 zł. Dokładnie wam też tutaj wrzucę napis, ile mnie kosztowało pierwsze badanie techniczne, którego nie przeszliśmy, i ponowne z wyrobieniem takiej tabliczki znamionowej, której brakowało w naszej przyczepie. Nie mogliśmy jej znaleźć. Się okazuje, że przyczepa powinna mieć w dwóch miejscach nabity numer VIN i to się znajduje na tabliczce znamionowej, której nie było w naszej przyczepie, i na dyszlu. I pokażę wam, jak to wygląda. O! W tym miejscu jest cały numer VIN naszej przyczepy. I rozchodzi się o to, że powinna być jeszcze taka tabliczka, którą mamy tutaj. I to jest tabliczka znamionowa, która została wybita przez diagnostę i po wybiciu i nałożeniu tej oto tablicy znamionowej nasza przyczepa przeszła przegląd i już teraz wszystko jest po Bożemu, jak to powiedział chłop z stacji diagnostycznej, pan diagnosta szanowny. I kwestia jest taka, że najpierw diagnosta wystawił przegląd negatywny, negatywne badanie techniczne z opisem braku tabliczki znamionowej i z takim dokumentem musiałem się wybrać do Urzędu Miasta, do Wydziału Komunikacji, w Wydziale Komunikacji zapłacić 10 zł za takie zezwolenie, które musiałem dostarczyć z powrotem na stację diagnostyczną w trakcie drugiego badania technicznego. Na podstawie tego dokumentu została wybita właśnie ta tabliczka znamionowa. Wiem, że to taki galimatias, nie wiedziałem, że to tak wygląda. Można sobie to podobno samemu gdzieś tam w internecie zamówić, po prostu przybić. No ale zrobiłem to tak urzędowo, więc taki tip dla was, jeżeli nie macie tabliczki znamionowej, a potrzebujecie, to właśnie w ten sposób trzeba to załatwić. Diagnosta wystawia taki papier, z którym się idzie i wnioskuje na podstawie tego dokumentu do urzędu, z urzędu z powrotem na stację diagnostyczną, wybijają wam bądź ewentualnie drukują na naklejce. Mieliśmy to robić na naklejce, ale jak pan zaoferował opcję wybicia takiej i przenitowania do dyszla metalowej, która będzie oczywiście trwalsza i tak dalej, to w tej samej cenie oczywiście to po prostu zdecydowałem się na to, żeby to było takie metalowe. A więc tutaj zamkniemy temat przeglądu technicznego przyczepy kempingowej. I tak, słuchajcie, jak widzieliście, domyłem sobie tą tutaj piękną pokrywę dyszla. Pokażę ją od wewnątrz, jak ona wygląda. Tutaj są te spawy plastiku i tak dalej. To sobie teraz doschnie, ale tutaj właśnie chciałem wam pokazać, że tu jest ten klej, na który to było przyklejone wcześniej. Gruba warstwa i tu w rogu też ktoś kiedyś kombinował coś. A ja teraz sobie to poodcinam. Świeżym klejem to tutaj po prostu zaciapię. Spróbuję to przykleić jeszcze raz na świeżo, a oprócz tego przykręcić.
Ja tutaj widzicie, zdarłem sobie ten stary klej. Wyczyściłem to ładnie. I niech to sobie schnie. Jak doschnie, to ja sobie to przykleję klejem, który będzie mi potrzebny do uszczelnienia dachu. Bo jak już go otworzę, to... O, ściemniło się trochę. Ale muszę wam coś pokazać. Dobra, to otworzę trochę. Światło wpuścimy. I tak. Mieliśmy awarię, poważną awarię, którą po zimie odkryłem. Natomiast całe szczęście, przyczepa była w pokrowcu i całe szczęście, bardzo źle to się nie skończyło. Tutaj Zuzia już trochę posprzątała, ale co chciałem wam pokazać, to patrzcie. Tutaj, tędy, po tych kablach skraplała tu się woda do środka, przez dach. Tutaj mam trochę... Zapleśniało. Tutaj wszystko było spleśniałe. Zuzia już tutaj powkładała jakieś rzeczy do tej szafki. Ale tak, tutaj zagrzybiało trochę. I tutaj spływało sobie na dół. Widzicie? Zardzewiałe są te zawiasy. I tutaj ta okleina poodchodziła. I będę musiał coś z tą przyczepką, z tą szafką zrobić. Widzicie? Tutaj takie jest trochę jakby jeszcze zapleśniałe do doczyszczenia. I tak to wygląda. Całe szczęście po tych kablach nie ciekło sobie nigdzie tam dalej, bo tam jest spadek, tylko tutaj ten plastik taki ochraniający ten kabel, on tak odpadł jakby i skraplało się w tą stronę, dlatego napadało sobie tutaj, zgniła jakaś herbata, zgniła kawa i trochę tutaj tej pleśni się zbudowało, ale nie tak dużo jak mogłoby, gdyby ta dziura była taka bardziej otwarta i pewnie gdyby zima była trochę mocniejsza, bo wydaje mi się, że na pewno w tym roku zima była delikatna, więc śniegu było mało, mało miało co topnieć, więc po prostu przez ten dach dużo tej wody nie miało możliwości po prostu napłynąć. Ja teraz to mam, kiedy to odkryłem, to musiałem sobie kupić ten uszczelniacz. Wziąłem sobie na dachu, to zabezpieczyłem srebrną taśmą, szarą taśmą, jak zwał, tak zwał. Pokażę wam to, jak już wejdę na dach. Natomiast muszę sobie skończyć te rzeczy tutaj przyziemnie, więc jak mi to wyschnie, zamontuję sobie na dyszel i zaproszę was na dach, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I z przyczepy kupiłem sobie Sika Flex, numer zaraz wam pokażę dokładnie, co to jest, typowy do kamperów, właśnie do uszczelniania, taka masa bitumiczna być może, czy jakaś taka inna uszczelniająca biała. I tym sobie załatamy te dziury i przykleimy tą osłonę dyszla. Tu wam pokażę jeszcze raz pracę, z której jestem niesamowicie dumny. Pięknie te zielone choinki są odcięte od tego brązu. Tutaj ten krawężnik sobie wkopaliśmy. Te tutaj klomby, czy jak zwał, tak zwał, przy tych drzewach. No po prostu ja jestem zachwycony. No wygląda to w końcu jak ogród. A jak jeszcze dzisiaj skończę tą część przed przyczepą, bo taki jest plan, żeby tam wszystko wykopać. Już tą darń naruszyłem, teraz muszę to pościągać i powywozić taczką. To jak tylko mi się uda to dzisiaj zrobić, to będzie fantastycznie wyglądało. Ale najważniejsze jest, żeby uszczelnić przyczepę, bo pomimo, że jest piękna pogoda majowa, to za chwilę może się coś zepsuć, napadać i będzie problem. A ja teraz puszczę trochę bardziej wodę na zraszacz trawy, bo sobie dbamy też o trawę tutaj, żeby nam ładnie porosło. Młody jeszcze śpi. I tak, jestem z tyłu przyczepy. Wejdę sobie na drabinę i wam pokażę tylko, o co chodzi. Pyk. Ale razi słońce z tej strony. I pyk. Tutaj wchodzą sobie do tej puszki. Nie wiem, na ile to widać. Widać. Wchodzą sobie tutaj kable. To sobie odkleję. Tak było zabezpieczone w ostatnim czasie. Całkiem nieźle to się fajnie trzyma. I tak, tu jest taka puszka, w teorii szczelna, która była przyklejona do dachu. Tym samym klejem, co panel. Panel już sobie sprawdziłem, czy nie puścił ten klej. I panel trzyma się fantastycznie. No musiałbym to rwać, żeby to urwać, więc nie będę tego robił. I teraz tylko pokażę wam, jak to wygląda tak bardziej z bliska. Tędy wchodzą sobie do przyczepy te kable
i to tutaj całe się odkleiło po prostu. Ja to teraz muszę wejść na ten dach, wyczyścić i zakleić na nowo tym Sikaflexem. Także wrzucam sobie narzędzia tutaj na dach i później sam wejdę i będziemy to działać na jakimś timelapsiku. Witajcie na dachu. Za mną ten panel fotowoltaiczny i ciekawostka, jak wchodziłem, to odkryłem, że w rogach od spodu, w tym miejscu i w tamtym rogu budują się dwa gniazda os. Pokażę Wam to, jak będę schodził, ale w tym momencie zajmiemy się tym tematem, który jest ważny. Odepnę sobie te wtyczki, żeby po prostu tutaj w razie co nie zaciąć tego kabla czy coś tam. Wypnę to sobie po prostu i będę się tym bawił. Jestem na takim etapie, że tutaj sobie ładnie wyczyściłem ten stary klej, odpiąłem tą skrzynkę, tylko że ona jest tak źle zamontowana, tak bym to określił, że muszę tutaj troszeczkę powiększyć te dziury, mi się wydaje, na te kable, żeby ona mi tak nie prężyła strasznie, ta skrzynka, w momencie, kiedy ja chcę ją tutaj przykleić. Ale to teraz nad tym popracuję sobie i skleję to tym Sikaflexem. Także timelapse przed Wami numer 2. A więc tak, słuchajcie, po przerwie takiej na drugie śniadanie pojedliśmy sobie trochę owoców i goferka. Dyszel zmontowany. Osłonę sobie przykleiłem tą siką, Sikaflexem. I teraz wejdziemy sobie tutaj na górę. Pokażę Wam tylko, jak wygląda ta robota. Prawie skończona. Jeszcze tylko muszę, jak to wyschnie, zamknąć sobie pokrywkę. Tak, pokrywkę będę musiał założyć sobie na to, ale niech tam sobie dosycha ładnie w słoneczku. No i ten peszel po prostu na te kable, ale na razie nie chcę tym fajtać. Wygląda to tak. Mówiłem, że Wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. W tamtym rogu buduje się gniazdo i tutaj w tym też. Tam osy sobie urzędują. Ciekawe, czy to będzie widać. A co gorsze, jeszcze Wam pokażę, gdzie nam się buduje w przyczepie. Tutaj, słuchajcie. Ale tym się zajmę trochę później. Także awaria dziurawca, mam nadzieję, że za nami. Ten klej tędy wyszedł, nie wyszedł, ale będę musiał sobie to kontrolować, czy to nam nie przecieka. A temat spłuczki zostaje otwarty, w związku z tym, że myślę, że będzie trzeba to rozkręcić, zobaczyć, czy ta pompka się nie zatarła, czy coś tam, czy to wszystko działa, bo wyczyściłem te styki. Ale no, nie uruchomiłem spłuczki w kibelku. Całe szczęście jest tam prysznic i można sobie słuchawką od prysznica to delikatnie podlewać. I co? W tym momencie ja zajmę się jeszcze za prace ogrodowe, czyli będę zdejmował darni. Mam nadzieję, że zaraz Wam pokażę efekt końcowy. A tu się Zuzia śmieje, bo tam nasz mały pomocnik sobie cały czas tam przy tym domku narzędziowym urzęduje, coś sprząta, coś wyrywa, coś ogląda, coś, cały czas coś. O, zobaczcie, jak ładnie szczotką sobie jedzie. I jest jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem, jeśli chodzi o te perypetie, taki ciąg zdarzeń po prostu niefortunnych. To złamał mi się, mam, słuchajcie, taką, jak to się nazywa, zabezpieczenie na koło. Kurde, słowa mi brakuje. No taką, jak Straż Miejska nakłada po prostu, i tutaj na przyczepie na jednym kole coś takiego było zamontowane, taka blokada koła. O, blokada koła to będzie dobre słowo. I jak sobie to zdejmowałem, żeby pojechać na ten przegląd, to mi się kluczyk złamał po prostu w środku. To jest po prostu no, niesamowite, jakie człowiek ma szczęście. Pokażę Wam ten złamany kluczyk dla niedowiarków. Mam go tutaj. O. Ale całe szczęście, zobaczcie, o, końcóweczka kluczyka. Całe szczęście, złamał mi się ten klucz w momencie, kiedy już się blokada otworzyła, więc nie musiałem tutaj flexem nic
ciąć. I mam kluczyk zapasowy, więc blokada się nie zmarnuje. A teraz zapraszam na timelapsa z prac ogrodowych. Jeśli chodzi o przyczepę, to temat mamy zamknięty. Jeśli chodzi o prace ogrodowe, to postanowiłem zrobić połówkę, ponieważ już mi plecy pękają i zostawię sobie część pracy na jutro albo na sobotę. Jeszcze jest niedziela, zanim się wróci do pracy od poniedziałku, więc tak to wygląda. Agrowłókniną sobie wyłożyliśmy ten krawężnik. Już przybiłem tymi kotwami, które tutaj mam. A nie, kotwy są tutaj. Kotwy mam tutaj. To jest wszystko ładnie przytwierdzone i teraz zasypę tą część po prostu korą. I oto są efekty końcowe. No moim zdaniem wygląda to naprawdę zacnie. Jeszcze oczywiście będziemy musieli to sobie dobrze dograbić. Miejscami jest za dużo tej kory, miejscami za mało, no ale wiadomo, że jeszcze tutaj cały ten pas muszę tutaj między tymi największymi krzakami sobie ogarnąć. I w tym momencie chciałbym Wam powiedzieć, żebyście subskrybowali ten kanał, ponieważ z każdej subskrypcji 10 groszy idzie na cele charytatywne. Raz w roku będę robił taki przelew, więc zachęcam tutaj, wspierając kanał, wspieracie również Fundację Rampa Pabianice. Zachęcam bardzo serdecznie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Uporałem się dzisiaj z całym tematem około przyczepowym, naprawowym. Prawie, że z puszką tutaj się zajmę. Być może na jakimś kolejnym vlogu tutaj zobaczycie sobie, jak to wygląda. W tym momencie będziemy się pomału zbierać, bo już jest późna godzina, do domu trzeba jechać, obiad sobie przyrządzić, przygotować. Placuchy z dyni będziemy jedli. Mam nadzieję, że będą smaczne. Zawsze takie są, więc nic nie powinno się tutaj wydarzyć. Jeszcze Wam pokażę tutaj. O, Zuzanna kupiła małe rokitniki. Jeszcze te rokitniki trzeba wkopać, ale to nie na dzisiaj. Dzięki za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeszcze raz subskrybujcie. Pamiętajcie subskrybować ten kanał, aby nic Was nie ominęło. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!